Zanim zaczniemy, jeszcze tutaj pytanie się i dyskusje od pana rolnika nam nałożyły odnośnie dokumentowania czasu pracy kierowcy. Czy teraz tak, po pierwsze, no jeżeli jesteśmy rolnikiem, prowadzimy tą działalność rolniczą, to po pierwsze jesteśmy zwolnieni z uzyskania zaświadczenia na transport na potrzeby własne. Nie musimy również posiadać zezwoleń czy też licencji na transport zarobkowy, bo transportujemy swoje płody rolne, zwierzęta, nie wiem, do targowiska, skupu naszego klienta, ale jako rolnik. Dodatkowo mamy zwolnienia wynikające z artykułu 13, 561 na 2006, czyli do 100 km jesteśmy zwolnieni ze stosowania tachografu przy określonych rzeczach, które transportujemy. W takim przypadku oczywiście nie logujemy się w ogóle do tachografu, aczkolwiek no, skoro jest urządzenie, to no, weźmy teraz, przewożąc te nasze płody rolne, gdy podlegam zwolnieniu wynikającym z 561, nie muszą być zalogowane do tacho. No, ale czy tachograf musi być sprawny? Czy musi posiadać legalizację? No tak, musi posiadać legalizację. A kto pojedzie do tej legalizacji? No jeżeli ja, no to już muszę się zalogować. No nie będę podlegał zwolnieniu, bo to nie są jakieś próby drogowe, tak? Czyli no raczej tą kartę kierowcy przy sobie mieć, więc skoro radzili, że wyrobić, no to tak, wyrobić. Druga sprawa, czemu wyrobić tą kartę? Bo przecież może trafić się transport więcej niż 100 km, no to od początku się loguje. Kolejny aspekt tutaj poruszony był, czyli co, mogę jeździć do bólu? No nie, tak różowo nie ma. Uruchamiamy sobie polską ustawę o czasie pracy kierowców. Jeżeli podlegam zwolnieniu, to w ciągu mojego dnia pracy 24 godzin mam jeden odpoczynek, 11-godzinny. Nie mam skróceń, nie mam dzieleń. 11 godzin to jest takie minimum, które muszę wykorzystać. No i przerwy 15, 30 lub 45, czyli do 6, do 9, powyżej 9 godzin pracy w danym dniu muszą być wykorzystane. Tyle w temacie, jak coś pytać dalej. No właśnie, a jeżeli ktoś chętny zapoznać się, odświeżyć sobie wiadomości szczegółowe z norm pracy kierowcy, zapraszamy na naszą platformę VOD, którą wspólnie z moimi wykładowcami, instruktorami, praktykami zawodu, czynnymi kierowcami zawodu stworzyliśmy właśnie dla takich osób jak ja, jak ty, jak my, kierowcy. Normy pracy szczegółowo z przykładami, ponad 7 godzin materiału, obsługa tachografu i wiele innych. Zapraszam, gdzieś tu będą linki podane. Przywołano mnie do tablicy na temat postulatów, które tutaj zamieszczę. Słuchajcie, odniosę się do nich od samego końca, od 22 punktu. Pojedziemy sobie w górę. I teraz tak, na wstępie, słuchajcie, no jasne, przydałby się jakiś związek, stowarzyszenie, fundacja, ktoś, kto będzie miał jakąś siłę odbioru, tak? Ktoś, kogo posłuchają. No, tutaj mamy, to nie jest żadne stowarzyszenie, to nie jest żadna partia, jak się na początku nazwali. Jest po prostu grupa utworzona na Facebooku. No, niektóre założenia są słuszne, no ale dobra, jedźmy. Wprowadzenie okresowych badań psychotechnicznych dla prywatnych kierowców pojazdów osobowych prawa jazdy kategorii B, jak dla kierowców zawodowych. Poniekąd zgodzę się, tak? Szczególnie no, ludzie się starzeją. No i niekiedy nasza psychomotoryka siada z wiekiem, no a nawet i młodzi kierowcy. No przecież nie wszyscy muszą posiadać prawa jazdy. Taki ciekawy gdzieś był w sieci argument, nie wiem czy nie Lukas to też podniósł, no, przecież można by, no właśnie, za czym ja również jestem, uwolnić rynek szkoleń. Dlaczego mamy
określoną liczbę godzin szkolenia, czy na podstawowe właśnie prawa jazdy, czy zawodowe, 20, 30, 40, 60 godzin. Po co? To chyba powinien zdecydować instruktor, który bierze za wyszkolenie odpowiedzialność. Następnie egzaminator, który egzaminuje, również ma odpowiedzialność za te osoby. No i jeżeli ta osoba nie zda raz, drugi, trzeci, okej, może coś się zdarzyć, mamy stres i tak dalej. No ale jeżeli ta osoba podchodzi do egzaminu po 7, 10, 15 razy, no to coś tutaj jest nie tak. Może właśnie po iluś tych podejściach, to jest moja subiektywna insynuacja, może po tych właśnie iluś podejściach zweryfikować tą osobę, poddać badaniom psychologicznym, tak? Przyjrzeć się, w jaki sposób odbywało się szkolenie. Tylko tutaj dochodzimy do innych zagadnień. Kto ma weryfikować też? W obecnych przepisach no, może nas ewentualnie skontrolować Wydział Komunikacji, któremu podlega taki ośrodek szkolenia kierowców. Tylko pytanie, czy taki pracownik Wydziału Komunikacji jest władny? No bo jakie on ma kompetencje? Sporadycznie zdarza się, żeby to był, nie wiem, człowiek z uprawnieniami instruktora, egzaminatora, ale nawet on ma tylko uprawnienia. Czy on ma wiedzę do weryfikacji merytorycznej, jaką przekazuje instruktor? Także śliski ten temat, ale pozostawiam. 21. Obowiązkowe wyrabianie dla kierowcy europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, które są pomijane przez firmy transportowe, w których pracują kierowcy. No ale o co chodzi? Przecież każdy człowiek pracujący, który jest ubezpieczony, czyli raczej no, większość kierowców jest na umowę o pracę, pomijam stawkę, nawet jeżeli jest to minimalna, to jestem ubezpieczony. Skoro jestem ubezpieczony, to chociażby przez internet loguję się, składam wniosek o uzyskanie tak zwanej EKUS karty, no i otrzymuję. Przecież to nie musi pracodawca się zwracać. Co to jest za punkt? 20. Zmiana w szkoleniach dla kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, E, D, E do D. Omówiłem to przy pierwszym punkcie, gdzie uwolniłbym te szkolenia, gdzie osoby powinny wybierać te ośrodki, które szkolą, które przygotowują szczególnie zawodowców do zawodu, a nie klikamy slajdy. Już to pomijam, no ale drugi aspekt, nie wiem czy autor wie, w kwietniu 2022 roku weszło nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń zawodowych kierowców. No i zmieniło to, co raczej jakieś lobby firm transportowych i tak dalej wnioskowało, bo na pewno nie takie osoby jak ja, bo nie mam siły przebicia. I co tu zmieniać? To już też szeroka dyskusja. Także no, zgadzam się z tym punktem. No, zmiany, tylko kwestia, w którym kierunku mają pójść, bo zmiany mamy non-stop w szkoleniach kierowców i tak nie do końca idą na bieżąco. 19. W razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci kierowcy w pracy obowiązek pokrycia kosztów transportu do kraju na koszt pracodawcy, niezależnie od przyczyny i winy powstałego zdarzenia, w którym ucierpiał kierowca. Znaczy po pierwsze, niezależnie od przyczyny i winy powstałego zdarzenia, czyli co? Przepraszam, kierowca ubzdręgoli się i skoczy z mostu, to ja jako pracodawca miałbym za to odpowiadać? No chyba też coś nie halo. Druga sprawa, no jeżeli dochodzi do wypadku, zakładam w naszym zawodzie kierowcy, to raczej no w komunikacji, przy załadunku, rozładunku i tak dalej, przecież nasz pojazd jest raczej ubezpieczony. Mamy OC, mamy NW. To samo w miejscu załadunku, rozładunku. I druga sprawa, co ja bardzo często na moich szkoleniach mówię, kierowcy, sami się ubezpieczmy od OC, odpowiedzialności cywilnej. Można. Także no nie odniosę się już w żaden inny sposób do tego punktu. Zniesienie zakazów świątecznych i wakacyjnych dla pojazdów ciężarowych. No to właśnie Lukas wspomniał. Zdziwiłem się, że
wyspy nie mają zakazów. No w Europie, jak wszyscy wiemy, na kontynencie mamy multum zakazów, w różnych państwach różne daty. Ale teraz słuchajcie, no cofnijmy się do niedawna, poniedziałku, święto zmarłych, czy tam wszystkich świętych, jak go zwał. No i teraz nie wiem, czy sobie wyobrażasz, w większości miast, miasteczek takich, tak jak u mnie, Włocławek, takie do 100 tysięcy złotych, no raczej te cmentarze gdzieś tam są blisko głównych dróg zlokalizowane i tymi głównymi drogami trzeba przejechać chociażby byłymi krajówkami. No i nie wyobrażam sobie, żeby w tym czasie puścić transport. To samo wakacje szkolne, szczególnie weekendy, gdzie ludzie podróżują w jedną, w drugą stronę. Uwzględnijmy, że w tym czasie wyjeżdża multum, w cudzysłowie, niedzielnych kierowców. Czyli nie dość, że normalnie na co dzień musimy zdrowo uważać, a tu w trakcie świąt, no niestety, jest wysyp różnej maści, nieprzebadanych psychologicznie kierowców. Ja bym za tym nie był. Druga sprawa, przynajmniej mówiąc o Polsce, no przepraszam, zakazy obowiązują w ten ustawowy dzień, czyli załóżmy 1 listopada, od godziny 8 do godziny 22, czyli o 22 mogę wyjechać, i w poprzedzający dzień od 18 do 22, czyli mamy jakiś tam przeskok, aby podróżować. Jestem na nie, przynajmniej moje zdanie. Możecie się z tym nie zgadzać. Budowa większej ilości parkingów na autostradach i drogach ekspresowych co 15-20 km. Czy zakładam, że mówimy tu o Polsce, no bo to są polskie postulaty. Może nie budowa co 15 km, trochę przesada by była. Według mnie, przynajmniej odnoszę się do autostrady A1, A2, tych naszych dwóch głównych nitek, bo za dużo też tam tych autostrad nie mamy, może po prostu rozbudować te parkingi, które istnieją. Większą przestrzeń dać, tak, dla ciężarowców, autobusiarzy. I myślę, że też by to już sporo dało. No bo rzeczywiście, wieczorami podjeżdżając, trudno znaleźć jakiekolwiek miejsce. Brak naliczania wyższych składek OC w prywatnym ubezpieczeniu po kolizji autem pracodawcy. Nie do końca to rozumiem. Czyli co, ja spowodowałem kolizję, no bo zakładam, że skoro podwyższają składki, to jest spowodowane moją winą. Czyli chociażby policja drogowa przyjechała i stwierdziła moją winę. No bo nie, że ktoś we mnie wjechał, tak? No wtedy no z jakiej racji? Ale czyli co, ja nie uważałem, ja spowodowałem kolizję, to co, mojemu pracodawcy ma wzrosnąć składka, czy kierującemu, czyli mi? Wpisanie zawodu kierowcy zawodowego do zawodu w warunkach szkodliwych. Tylko teraz pytanie, w jakich szkodliwych? Rozumiem, że chociażby ja jeszcze szkoliłem się na staże 200. I takim starym 200 po Polsce latać, trochę bym pewnie ogłuch. Choroby kręgosłupa, star 200, 11, 42, stare jelcze, liazy. Mamy w tej chwili silną pneumatykę, w niektórych dodatkowo masaże. Cicho, bezpiecznie. Pytanie, gdzie tu szkodliwość? No szkodliwość, obserwacja drogi, skupienie, nerwowość i tak dalej. No ale to wynika raczej z charakterystyki naszego zawodu. No bo co? No nie jesteśmy, nie wiem, policją, żołnierzem, który idzie na wojnę, który może zostać zastrzelony, ścięty maczetą. A tak samo ja mogę mówić, dlaczego zawód instruktora, wykładowcy, tym, co głównie się zajmuję w tej chwili, czyli kwalifikacji, dlaczego nie podlegam pod kartę nauczyciela? No nie podlegam. Cóż my tu dalej mamy? Dostęp do normalnych warunków sanitarnych dla kierowcy na firmach logistycznych itp. Zacząłbym od parkingów, mówię o Polsce, gdzie bym rozbudował, szczególnie prysznice.
I tu jest bardzo ciekawy zapis do normalnych warunków sanitarnych. No, czyli autor tego postulatu, tych postulatów twierdzi, że są, ale nienormalne. No i pytanie, kto te nienormalne warunki stworzył? I tu już zostawię kropkę, no ale tu nie ma dyskusji. No, przynajmniej toalety, umywalki powinny być w każdym miejscu, w godnych warunkach. I na tym zakończę, godnych warunkach. Kropka. Zakaz rozładowywania i załadowywania towaru na pojeździe ciężarowym przez kierowców. Czyli co? Mamy zostać tylko i wyłącznie kierowcami. A co z takim kierowcą, który dojeżdża do mini sklepiku osiedlowego? Nie będę już marek wymieniał. Czyli pani z zalady drobna ma wyskoczyć i zrobić to za nas. Domyślam się, że chodzi tu pewnie o ostatnie przepisy zmiany w Hiszpanii. Tylko tam też nie wszystkie pojazdy podlegają temu zwolnieniu. A druga sprawa, dobra, no okej, okay, no ja nie załaduję, no ale ktoś musi to zabezpieczyć, ktoś musi zweryfikować, czyli zakładam, że przynajmniej kierowca będzie to weryfikował, tak? No bo jak mam wyjechać na drogę, jeżeli ktoś dokonał załadunku, ja do tego nie miałem dostępu, wiem, są takie ładunki, gdzie rzeczywiście takie przypadki się zdarzają. Ale nie wiem, czy ja bym się podjął przejazdu, gdybym nie brał udziału w tym przynajmniej załadunku, no czy rozładunku, bo możemy mieć kilka części, tak? Szczególnie uwzględnijmy chłodnie. Dwunastka. Tego kompletnie nie rozumiem. Egzekwowanie pakietu mobilności. Znaczy, myślę, że to należy połączyć z punktem wcześniejszym. Minimalna podstawowa pensja kierowcy liczona minimum od średniej krajowej w transporcie krajowym, tak jak jest to w pakiecie mobilności na trasach międzynarodowych. Panie autorze, pakiet mobilności, domyślam się, że chodzi tutaj panu o naliczanie delegowania, no to niestety takie transporty jak bilateralny nie podlega delegowaniu, tranzyt nie podlega delegowaniu, więc tak nie uogólniajmy i egzekwowanie pakietu mobilności. No ale cóż takiego pakiet mobilności zmienił? Zmienił nam głównie artykuł 12, czyli odstępstwa przy dojazdach do domu o tą jedną czy dwie godziny, choć wcześniej i tak można było wykorzystywać to bez tego pakietu mobilności i nadal można z i bez pakietu mobilności. Pakiet mobilności wniósł nam niby 2/24 pod rząd w międzynarodówce, aczkolwiek układając to pomiędzy tygodniami też można było takie rzeczy zrobić. Czyli domniemam się, że chodzi tutaj o to wynagrodzenie. No ale wynagrodzenie, nie oszukujmy się, to są dwie strony. Pracodawca, pracownik. Jeżeli większość kierowców zgadza się na takie warunki, tu też będziecie za chwilę wieszali na mnie psy, no to o co chodzi? Przecież nie muszę się zgodzić jako pracownik, tak? Jasne. Z drugiej strony jestem pracodawcą. Ja rozumiem i jednych, i drugich, tak? Tylko chodzi mi tutaj o te postulaty, że tu mamy dwie strony. I to te dwie strony mają się dogadać, a nie jakieś państwo grzebać w tym jeszcze dodatkowo. Także minimalna podstawowa pensja kierowcy liczona minimum od średniej krajowej. No bo takie słuchy chodziły, jak wchodził pakiet mobilności, tak? A tu się okazuje, że jednak nie wszystkim to się należy, bo nie wszyscy podlegają delegowaniu. Ale tak jak wspomniałem, ja bym był daleki, aby państwo tu ingerowało, raczej jak najmniej. No to jest raczej ustalenie między dwiema stronami. Wprowadzenie zakazu pobierania numeru PESEL, numeru dowodu przez ochronę firm podczas załadunków, rozładunków z wyjątkiem imienia, nazwiska, numeru pojazdu ładowanego, rozładowanego. I tu się zgadzam, no z jakiej racji mam udostępniać mój PESEL, mój numer dowodu osobistego, tym bardziej jakiejś stronie trzeciej, której ja nie do końca podlegam, bo po prostu dostarczam towar
bądź zabieram, więc z jakiej racji te moje dane? Absolutnie tutaj się zgadzam. Wyposażenie parkingów podczas zimy w rampy umożliwiające zrzucanie śniegu, lodu z naczep. Też się zgadzam. Na każdym publicznym parkingu, przynajmniej przy autostradowym, ekspresowym, gdzieś coś takiego powinno się znajdować, no bo skoro my odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia przez lód, które nam zrzucane są z pojazdu, no to jak miałem temu zapobiec, skoro nie mam warunków? No przecież nie będę po drabinie wchodził, tak, z jakimś kijkiem, bo to bzdura kompletna wyjdzie. Emerytura po przepracowaniu 30 lat w transporcie, a nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, no czyli znowuż to dochodzenie do uprzywilejowania szkodliwości naszej pracy. No już wspomniałem, no nie będę dyskutował, nie do końca się z tym zgadzam. No ale okej. Wprowadzenie zakazu parkowania dla pojazdów osobowych w rajkach parkingowych na publicznych parkingach przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych z wyjątkiem pojazdów osobowych posiadających zapiętą przyczepkę. Znaczy to, co ja to skomentowałem też, panowie autorzy, stylistyka, interpunkcja, jak coś takiego poszło do ministerstwa, to przepraszam, ale no, ja nie zgadzam się między innymi jako kierowca, żeby ktoś taki mnie reprezentował w ten sposób. Po pierwsze, rajka. Ja wiem, co to jest w potocznym języku rajka, no ale to jest po prostu miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego, autokaru, autobusu. Co to ma być przyczepka? No, nie rozumiem tego. Po polskiemu i po formułkach, jakie są zawarte chociażby w podstawowej ustawie prawo o ruchu drogowym, tak? Kolejna sprawa, no przecież skoro stoi znak informacyjny, informujący wszystkich kierujących wszelkimi pojazdami, że jest to miejsce postoju dla samochodów ciężarowych i autobusów, no to raczej tu wystarczy po prostu pogonić policję, aby to zaczęła sprawdzać, tak? A jeżeli jest to prywatna autostrada, to służby porządkowe danej autostrady, bo przepisy to raczej to określają. I kropka. Znaczy ja rozumiem, że to jest problem, że dojeżdżam i stoi mi jakaś osobówka, bo sobie przerwę zrobiła, to jest ostatnie miejsce, a mnie tu tacho goni. I też w drugą stronę, gdzie nieraz my się rozkraczymy po prostu już wzdłuż, nawet przy samych toaletach, na kilkunastu miejscach parkingowych dla samochodów osobowych, bo nie było miejsc. Także działa to w dwie strony, ale powinno być to połączone z powiększeniem właśnie areału miejsca parkingowego, miejsca odpoczynku dla kierowców. Kropka. Wprowadzenie obowiązkowego nakazu legalizacji tachografów z jednakową prędkością 90, podwyższenie ograniczenia prędkości dla ciężarowych na drogach ekspresowych, autostradach do 90. Niestety, drogi autorze, autorzy tych postulatów, myślę, że to kompletnie nie przejdzie. Po pierwsze, znaczy najpierw do prędkości. Po pierwsze, zweryfikujcie, gdzie macie większą prędkość. Mówię o krajach europejskich, jest tych państw niewiele, to raz. Dwa, nie wiem, czy wiecie, ale tak jak tutaj wchodzi nam pakiet mobilności, to mamy taki też pakiet zielony. No i chociażby dlatego, i też no chociażby producenci aut ograniczają te prędkości już nowo wyprodukowanych na 85 chociażby. Z uwagi na spalenie i z uwagi właśnie na zielony pakiet unijny, nie przejdzie to. Po prostu nie przejdzie, bo Unia na to nie pozwoli. I nie zdziwię się, że w ogóle ograniczam tam, nie wiem, tam na 81, 83 z tych północno-wschodnich się często śmiejemy. Ale zwróćcie uwagę, że coraz więcej tak pojazdów jeździ. No i tyle. Likwidacja obszarów teren zabudowany,
Nie ma czegoś takiego w prawie o ruchu drogowym. Jest obszar zabudowany na drogach krajowych i wojewódzkich przebiegających przez małe miejscowości i zastąpienie znakiem B33 ograniczenie do 70 z wyjątkiem miejscowości i miast o ścisłym centrum. Co to jest mała miejscowość, która liczy 10 mieszkańców, 100 mieszkańców, 1000, 10 tysięcy? No bo taki, za przeproszeniem, warszawiak z krwi i kości, który przyjedzie do mnie, do Włocławka, 100-tysięcznego miasta, stwierdzi, że to jest mała miejscowość. A włocławianin, który pojedzie do Pipidłowy Wielkiej, też stwierdzi, że to jest mała miejscowość. Więc nie wiem, czym tutaj autorzy się kierowali. No, druga sprawa, nawet w takich małych miejscowościach zdarzają się punkty szkolne, przedszkolne, szpitale, położone przy głównej drodze, bo to jest jedyna droga, która przechodzi przez tą miejscowość. No i zrobić tam 70. Wprowadzenie osobnej tabeli punktów karnych dla kierowców zawodowych CED. Znaczy, tu też, słuchajcie, to tak pan napisał, wprowadzenie osobnej tabeli. Czyli co, mamy zwiększyć, tak jak tu jeden komentarz się pojawił, no, że tak, razy DMC pojazdu, liczba punktów dla zawodowców, bo jesteśmy zawodowcami. Czy mamy zmniejszyć? Czyli co, jadę osobówką, inaczej mi się liczy? Ja jako zawodowy kierowca przesiadam się w dużego, już mi się liczy inaczej. Ja, jasne, rozumiem intencję, że chodziło o to, że my robimy multum kilometrów, gdzie może się nic nie zdarzyć przez 50-100 tysięcy kilometrów i akurat coś, kurczę, nam się trafiło i mamy takie widełki, tak jak normalny kierowca, który w roku przejeżdża 1000 kilometrów i jest to niesprawiedliwe. No całe życie jest niesprawiedliwe, ale myślę, żeby to zrobiło dużo większy bałagan, aniżeli, no i tak w tej chwili zrobiono duży bałagan, a tu jeszcze to podzielić, to tak trochę nie do końca. Przywrócenie anulowania punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe po pół roku, a nie po 2 latach dla wszystkich kategorii prawa jazdy. No, proszę pana, to nie, że po 2 latach. Znowuż nie wiem, kto to pisał. No, po 2 latach od uiszczenia upłaty za mandat karny, bo ja mogę go nie płacić przez rok i to i tak ciągle te 2 lata będą mi leciały. Więc to nie do końca, tak? No takie przepisy nam wprowadzono, no 2 lata i tyle. No nie wiem, no nawet wczoraj z 2 zawodowymi kierowcami czynnymi rozmawiałem, którzy no jeżdżą od 10-15 lat i żadnego mandatu nigdzie nie dostali. No karnego mówię tutaj, tak? Staryfikatora prędkości, kolizji i tak dalej. Wprowadzenie mrugającego zielonego światła na sygnalizacji świetlnej przed zmianą światła na czerwone. Czy domyślam się, co pan autor miał na myśli, no bo są państwa, gdzie rzeczywiście takie światła w ten sposób działają i ułatwia to. To tak jak mamy w Polsce wprowadzone miejscami te wyświetlacze, sekundniki, tak? Ile czerwone, ile zielone. A szczególnie to, nie wiem, zawodowemu, załadowanemu, ciężkiemu, no, ułatwi, że z daleka widzi, jaką ma czynność podjąć. Tu fajnie Lukas to określił. No, po pierwsze, znaczy tak, tu też znowuż do pana autora. Mrugające zielone przed zmianą światła na czerwone. Proszę pana, po zielonym, zanim zapali się czerwone, to jeszcze następuje inny sygnał. To nie jest, że z zielonego nagle czerwone nam się zapala, tak? Mamy jeszcze, bo sygnalizator nie nadaje nam 3 czerwone, żółte, zielone i myślę, że każdy, szczególnie zawodowy kierowca, wie. Więc jak już opisujecie to dokładnie. I tu ciekawie Lukas powiedział, że może wydłużyć działanie światła żółtego w trakcie przełączania, tak, żeby był ten czas na podjęcie tej decyzji, no chociażby u nas, ale to na takich małych skrzyżowaniach
gdzie raczej ciężarowe autobusy nie wjeżdżają. Rzeczywiście są bardzo krótkie przełączenia tych świateł. No a o wyprzedzaniu, może tu tylko podejmę też jedno. Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe trzecim pasem ruchu na autostradach i drogach ekspresowych, jeśli są dostępne trzy pasy ruchu lub więcej na danym odcinku. Ale o co chodzi? Co to jest pierwszy, drugi, trzeci pas? Naprawdę, panowie autorzy, intencje macie dobre. Tylko po pierwsze, ja bym to napisał po polskiemu, a odniósł się do rzeczywistych zapisów. No bo wspomniałem, jakie tutaj mamy rozjeżdżenie, chociażby z tym pakietem mobilności, czy Europejska Karta Ubezpieczeń. Intencje macie dobre. Zgadzam się. Powinna być grupa reprezentująca zawodowych kierowców, bo nas jest dużo, która powinna mieć przebicie, chociażby w ministerstwie. Tylko to trzeba zacząć od podstaw, od założenia stowarzyszenia chociażby, które będzie reprezentowało, które będzie miało członków zrzeszających, które będzie miało reprezentację z siłą przebicia, bo niestety jak ktoś to przeczyta, to po prostu wrzuci gdzieś tam do poczekalni i to będzie leżało. Dziękuję za uwagę. Komentujcie, no, bo jest co komentować, naprawdę jest co komentować. Ja tego mówię, nie neguję wszystkiego. Założenia są dobre, ale nie od tej strony.